Leszek Bubel, prezes Fundacji Paragraf. Ujawniam sprawy, o których inni boją się nawet pomyśleć. Strzelam faktami, bez ostrzeżenia, prosto w czoło. Proszę się przedstawić. Zenon Procyt. I pan opowiadał przed chwilą niesamowitą historię o towarzyszu Obarze, peerelowskim komuniście, lektorze Komitetu Wojewódzkiego PZPR, z pierwszym i drugim sekretarzu wielu tutaj zakładach pracy, zakładów pracy, których był pracownikiem i tak dalej, długo by to jego karierę peerelowską, ale czasy się zmieniły, jest trzecia RP i koniunkturą nie gardzi pan mecenas Lech Obara, stary komuch, przypiął się ostatnimi laty do PiSu. Jakiego zdarzenia był pan i pańscy znajomi? Szkoda, że nie mogłem skontaktować się ze swoim kolegą Piotrem. Jego rodzice zabrali się na autobus w drodze na Mierzęcznicę i tam i jechał w tym autobusie niejaki pan Obara. Jak on mi powiedział, że jechał Obara, ja osobiście byłem tym bardziej bardzo zaskoczony, że on bierze, jedzie z przedstawicielami PiSu, całą delegacją do, na tą miesięcznicę. I rozwiązała się dyskusja ostra na temat i spółdzielni, i mojej osoby. Proszę sobie wyobrazić, pan Obara wyrzekał się panią Staroniową i narzekał publicznie na Staroniową w autobusie. Ale co takiego konkretnie? Że ona jest niegodziwie i zachowuje, że bardzo mnie skrzywdziła, że jestem bardzo prawym człowiekiem. Ona się z Obarą się w ogóle nawet nie kontaktuje, Obara się z nią w ogóle rzekomo nie kontaktuje i nie spotyka. No ale jak to jest, że ona zleciła mu obronę w procesie, który wytoczył jej Leszek Bubel za pomówienia, kłamstwa i oszczerstwa i Obara tam reprezentuje ją, tutaj zresztą w sądzie już zresztą z bardzo nędznym skutkiem, ponieważ sąd nie przychylił się do odrzucenia pozwu z racji jej immunitetu. I także Obara tutaj też dostał po uszach. Jak to się stało, że oni dzisiaj razem współpracują? Panie redaktorze, ja jestem ogromnie tym zaskoczony. Jedno i drugie kłamie, bo po tej wizycie na Mierzęcznicy w Warszawie wielokrotnie widziałem w telewizji obok Lidię Staroń i Obarę. To jak można w autobusie mówić że ludzi, którzy uczcili jadą i kłamać? A ile lat temu to było? To było, jeżeli dobrze się nie mylę, to będzie chyba w październiku tamtego roku. 2017. No widzi pan, się przykleił do PiSu i tam się kręci, żeby chyba jakieś miejsce na liście wyborcze, no bo po co? Porządni ludzie szczypczą i prezydenta Kaczyńskiego, a tacy nikczemnicy wpychają się na sile, o którzy mówią, zachowują się o różnych odbliczach w zależności od zasady. Ja uważam, że pan Obara, jakby przyszli Chińczycy, to by się przemalował na żółto. Chcę zapytać panią Ale Sawadonis, która robiła panią opinię na temat spółdzielni po jeziorze, gdzie byłem prezesem spółdzielni. I ta opinia dotyczyła bezpośrednio Lidii Staroń. I chciałbym, żeby pani zechciała powiedzieć, jak do pani odniosła się po rozprawie pani Lidia Staroń. Sąd Olsztyński przesłał dla mnie opinię do sporządzenia w sprawie zaległości wobec spółdzielni mieszkaniowej pani Staroń. Oczywiście wyliczyłam, wysłałam tę opinię. Pani Staroń się z tą opinią nie zgodziła. Powołano drugiego biegłego. Drugi biegły, biegła, to też była pani, zrobiła opinię i wtedy sąd zaprosił nas dwie na rozprawę. Po rozprawie oczywiście nie zgadzała się i z tą drugą opinią tej pani, chociaż była praktycznie podobnie, podobne kwoty były praktycznie podobne wyliczone. No bo nie mogło być inaczej, kiedy była dłużna wtedy duże pieniądze dla spółdzielni mieszkaniowej. I kiedy wyszłyśmy już z rozprawy, pani Staroń na podwórku już na zewnątrz, w sądzie w Olsztynie, podeszła do mnie i powiedziała,
proszę panią, mówi, dlaczego pani się nie zgłosiła do mnie, jak pani robiła opinię, jak zaczynała, bo ja bym powiedziała, jak ma pani zrobić, a tak pani mi teraz namieszała i po prostu mówi, może pani, przez to, że pani się nie zgłosiła, to może panią nie udupię, ale nerwów natruję. Pani Lidia, pani Soładonic i inna biegła, która razem obiły opinię, były w sądzie, powiedziały prawdę, niezgodną z linią Lidii Starej. I koleżanka Władysława i ja reprezentowaliśmy spółdzielnię i działaliśmy w interesie spółdzielni, ale nie w interesie Lidii Starej.